dobrze się tam czuję, może dlatego, że tam się urodziłem. Podoba mi się to, że jest wiele takich miejsc, do których można pójść, począwszy od właśnie wielu kin, wielu knajp, bardzo fajnych. Ta Piotrkowska gdzieś tam zawsze żyje, teraz jeszcze Off Piotrkowska, również fajne miejsce. Tak więc zawsze mam poczucie, że mimo wszystko i mimo tego, co gdzieś tam się mówi, ta Łódź zawsze żyje i tak naprawdę ma się dobrze. Jest też szkoła filmowa, więc też dużo się kręci na ulicach również tego miasta. Podoba mi się w Łodzi i zawsze będę miał do tego miasta sentyment. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tą szkołę filmową, Łódź wiadomo, kiedyś była znana głównie jako miasto filmowe. Później był taki okres, że ta opinia troszeczkę przycichła. Teraz są opinie, że Łódź straciła swoją szansę na to, żeby pozostać tym miastem filmowym. Jak myślisz, co to miasto może zrobić, żeby to wszystko wróciło? Żeby ta Łódź filmowa z powrotem powróciła, żeby znowu wyrobić sobie tą renomę miasta filmowego? No jak na razie wszystko na to wskazuje, że będzie coraz lepiej, bo został otwarty przecież dworzec, długo remontowany. Wystarczy wspomnieć korki, jakie były w Łodzi jeszcze w zeszłym roku. No to wiadomo, że te korki i te budowy były po coś. No i wierzę w to, że jednak te ulice się zmieniają. Widać to gołym okiem zresztą. Za każdym razem, jak tam jestem, mam poczucie, że jestem trochę w nowym mieście, więc kibicuję Łodzi i wierzę, że będzie zmieniać się z miesiąca na miesiąc coraz mocniej i będą tam powstawały również coraz to ciekawsze filmy.